Nigdy w życiu bym na podstawie tego filmu nie powiedział, że tam kurwa są. Kurwa, to wiecie, to też był 2016 rok, kurwa, jakość nagrań w nocy, nawet z iPhone'a, to nie była kurwa. To nie była kurwa klasa światowa. Nigdy w życiu nie odebrałem tego, jakby kurwa. Jakby ktoś był gwałcony, czy kurwa, bo też tam się pojawiały jakieś tweety, że ktoś był kurwa przypięty pasami do rusztowania. Tego bym nie powiedział. Bardziej ja to zawsze odbierałem kurwa jakoś coś turbo obleśnego. Na zasadzie dla mnie jest kurwa turbo obleśne, jak jakaś laska kurwa idzie się w niehermetycznych, nie w hermetycznych warunkach kurwa puszczać na jakiejś budowie kurwa czy w jakimś innym kurwa miejscu z osobą jedną kurwa z osobami kilkoma daje się nagrywać, ale z drugiej strony dla mnie też jest kurwa turbo obleśne nagrywać i chwalić się tym, że o siema, rucham laskę na budowie, nie? Na takiej zasadzie. Bardziej miałem takie kurwa, jakie oblechy jebane. Na takiej zasadzie to było. Hermetycznych? No takich kurwa, no wiesz, no jak dasz dupy w łóżku czy w samochodzie, no to wydaje się, że to są kontrolowane warunki, ale kurwa budowa to nie jest jakieś kurwa miejsce zbyt czyste kurwa, żeby się ruchać kurwa w syfie i w gównie i ubóstwie, nie? Na takiej zasadzie. Jakoś mocno przyciśnie to wszędzie można? No z jednej strony kurwa, no nie wiem, no. Można się chyba kurwa nieciekawych infekcji nabawić kurwa waginalnych, nie? Ale kibel w klubie jest? No ale wiesz kurwa, jak na stojaka sobie popchniesz laskę na ścianę, o ścianę, no to kurwa to jeszcze jakoś tak chuj. Zresztą nie wiem czy byłem, chyba nie byłem nigdy świadkiem jak ktoś się w kiblu ruchał. Bo zazwyczaj w klubach przed kiblami, no nie wiem, być może nie byłem aż tak dobrych albo aż tak chujowych klubach. Ja zazwyczaj w klubach, w których byłem, to zawsze ochrona jest, zawsze jest ochrona przed ubikacjami, no jest damska, męska, nawet nie mógłbyś wejść z laską do kibla, bo by ci ochroniarz nie pozwolił.